Cześć z tej strony Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu O czym szumią buki. Dziś porozmawiamy o książce, która podbiła wiele czytelniczych serc, w tym moje. Zapraszam na odcinek o trzynastej opowieści. Trzynasta opowieść autorstwa Diane Satterfield to książka wydana już parę lat temu bo w 2006 roku za granicą, a w Polsce w 2014. Wydaje mi się, że sławę przyniosło jej jednak niedawne wznowienie w ramach serii butikowej wydawnictwa Albatros. Myślę, że większość z Was kojarzy tę serię. Jest przepiękna. Założę się, że ta oprawa przyciągnęła wzrok wielu czytelników i czytelniczek. Twarda okładka, złocenia i żłobienia pod obwolutą, no nie ma się co dziwić, że aż tyle osób chciało dowiedzieć się, czy skrywa równie wspaniałą treść. Dlatego ja zawsze będę powtarzać, że oprawa jest ważną częścią książki. Niby nie powinno się oceniać po okładce, jednak, no nie oszukujmy się, okładka też ma znaczenie. No dobra, pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie sięgnęłam po nią wcześniej. Dlaczego nie zaraz po tym, jak po raz pierwszy o niej usłyszałam. Czyli kiedy pojawiła się informacja o wznowieniu. W końcu, sądząc po opisie z czwartej strony okładki, to coś idealnego dla mnie. Prawda jest taka, że moje oczekiwania były po prostu zbyt wysokie. Był taki okres, że ta książka wręcz wyskakiwała z odówki. Gdziekolwiek się nie weszło, czy do księgarni, czy na Instagrama, trzynasta opowieść tam była. Była wszędzie. I każdemu, kto o niej mówił, ogromnie się podobała. Nie chciałam się więc zawieść, bo już sama koncepcja była naprawdę urzekająca. Dodatkowo właśnie ten opis sprawił, że poczułam, że ta historia ma ogromny potencjał. Obawiałam się więc, że zostanie niewykorzystany. Przeleżała więc trochę na półce i wreszcie nadszedł jej dzień. Dzień, w którym pożałowałam, że nie zaufałam tym wszystkim pozytywnym opiniom i do tej pory po nią nie sięgnęłam. Zwłaszcza, że książka ta reklamowana jest jako współczesna powieść gotycka. A ja takie uwielbiam, no inaczej bym was nie katowała tymi powieściami gotyckimi w większości odcinków. Czy sądzicie jednak, że po lekturze, sama również sądzę, że ta powieść rzeczywiście wpisuje się w ramy powieści gotyckiej? Przekonajmy się. Zacznijmy jednak od tego, o czym trzynasta opowieść w ogóle jest. Na pierwszych stronach poznajemy Margaret Lee, młodą kobietę uwielbiającą książki i pomagającą ojcu w antykwariacie. Amatorsko zajmuje się również pisaniem biografii. Pewnego dnia otrzymuje list od najsłynniejszej brytyjskiej pisarki, Vida Winter, która chce opowiedzieć jej prawdę o swoim życiu, mimo że przeprowadzone z nią do tej pory wywiady obfitowały w wymyślone opowiastki. Co sprawiło, że nagle zapragnęła podzielić się swoją historią? I czy rzeczywiście powie tym razem prawdę? Brzmi jak kraj każdego książkoholika, prawda? Antykwariat, pisarka, miłość do opowieści i słowa pisanego, a do tego piękny, urzekający język, który sprawia, że można wręcz teleportować się pomiędzy jej kartki. Czytając, słyszałam więc szelest stron, a w powietrzu unosił się zapach starych książek, piętrzących się na półkach antykwariatów, nad którym mieszkała główna bohaterka. Słuchiwałam się w odgłos długopisu, przesuwającego się po papierze, Stanowiącego idealny akompaniament dla opowiadanej przez wideo inter historii jej życia: historii o bliźniaczkach, o starym domu, o dzieciństwie, historii o bólu, miłości i ludzkiej psychice o prawdzie i tajemnicach. Mimo, że dostrzegałam w tej powieści ogromny potencjał nie spodziewałam się, że trzynasta opowieść aż tak mnie zauroczy, że do tego stopnia pochłonie mnie ta historia w historii, która rozgrywa się na jej kartach. Totalnie nie dziwi mnie już jednak, że nazywa się ją swego rodzaju listem miłosnym do książek. Nie dość że nie mogłam się od tej książki oderwać, to miałam ochotę zamknąć się w sypialni, wejść pod kołdrę z zapasem gorącej herbaty w termosie i po prostu czytać. Ta miłość do różnego rodzaju opowieści wlewa się tu z każdej strony. No a dodatkowo pojawiło się coś, co ja uwielbiam, a mianowicie, uwaga, uwaga, inspiracja literaturą wiktoriańską, a szczególnie powieściami gotyckimi, czy też jak inaczej się je nazywa, Grozy. Autorka nawet tego nie kryje. Wręcz przeciwnie, wskazuje konkretne tytuły, mocno wplata je w fabułę i daje swym czytelnikom możliwość odnajdywania różnic i podobieństw. To nie jest więc tak, że to jakaś zerzyna z jakiejś innych powieści po prostu zlepka powieści klasycznych w jedną nową fabułę. Nie. Ta książka to nie dojrze inspiracja powieściami grozy, ale jednocześnie hołd dla książek, które już istnieją. Zanim jednak przejdę do konkretnych tytułów, przypomnijmy sobie, czym właściwie są powieści gotyckie. Narodziły się w XVIII wieku. Swoją nazwę zawdzięczały temu, że powstały ze sprawą wrażenia, jakie średniowieczne gotyckie budowle wywoływały na ówczesnych pisarzach i pisarkach. Wprawiały w strach i pobudzały wyobraźnię, w związku z czym często nie potrafiono odróżnić rzeczywistości od fikcji. Lekko mrocznie prezentowane zamki, domostwa, opactwa i klasztory spotkać można więc na stronach chyba każdej historii tego typu. Mówiłam też o nich chociażby przy okazji opowiadania o opactwie Norfanger, Jane Austen, czy dziwnych losach Jane R. Charlotte Bronte. Jeśli nie słuchaliście tamtych odcinków, serdecznie zapraszam. No a co do mroku pasuje najbardziej? Tajemnica! Zagadka do rozwiązania, najlepiej niebezpieczna, mrożąca krew w żyłach, tworząca w głowie bohatera wiele niezbyt pozytywnych scenariuszy. No, chyba nie dziwi, więc, że w powieściach gotyckich gościły niekiedy wątki nadnaturalnych sił. Przeważnie były to jednak pozory takich mocy, gdyż dawały się racjonalnie wytłumaczyć. Pod koniec historii, oczywiście. Wcześniej czytelnicy mieli się po prostu bać. Wszystkie te elementy powieści grozy pojawiły się w trzynastej opowieści. Nie zabrakło tam ani tajemnicy, ani dreszczyku, ani nawet mrocznie wyglądającego budynku. Duża część akcji rozgrywa się bowiem w Angelfield, starym ogromnym domu z epoki regencji, jeśli się nie mylę, który stał się tłem dla historii opowiedzianej przez widę. Winter. Jego pełne kurzu i pajęczyn korytarze nieraz wzbudziły we mnie uczucie takiego lekkiego niepokoju, przeświadczenia, że coś niedobrego może za chwilę się wydarzyć. Że ktoś lub coś może za moment wyłonić się na przykład za jakichś ukrytych drzwi. Najlepiej, właśnie, jakiś duch czy inne paranormalne stworzenie. Zostało to podkreślone tym, że bohaterowie wielokrotnie zwracali uwagę na poprzestawiane przez nie wiadomo kogo przedmioty i pootwierane okna. Wszystko to zostało dopełnione takim mrocznym, pełnym znaków zapytania klimatem, przeplatanym wydarzeniami skłaniającymi do zastanowienia się nad ludzką psychiką. Podobnie jak w powieściach gotyckich, tak i u Diane Satterfield mamy postaci, którym możemy przepisać cechy bohatera lub czarnego charakteru. Otrzymujemy również studium osobowości, próbę wytłumaczenia konkretnych zachowań, która w pewnym momencie przyjmuje dość nowoczesny charakter. Ale uwaga! Jak wspomniałam na początku odcinka, na samej powieści gotyckiej jako gatunku ta inspiracja literaturą wiktoriańską się nie kończy. Diane Sethefield nawiązuje bowiem do konkretnych tytułów, które wydano w XIX-wiecznej Anglii, w moim ulubionym okresie w literaturze. Najczęściej autorka odnosi się do dziwnych losów Jane Eyre. I to dość bezpośrednio, bo mocno zdradzając fabułę tej klasycznej powieści. Przed ciągnięciem po 13 radziłabym więc zapoznać się najpierw z dziełem Charlotte Bronti. Mamy tu bowiem sporo spoilerów, których oczywiście nie będę Wam teraz przytaczać. Zrobię to na końcu w części spoilerowej. Autorka trzynastej opowieści nie jest jednak tak łaskawa i tych spoilerów nie oznacza. Ma to jednak większy sens, o czym dowiecie się czytając tę książkę. I słuchając tego podcastu oczywiście. Teraz natomiast starając się nie zdradzać zbyt wielu informacji, powiem Wam jedynie, że szczególny wpływ na fabułę omawianej teraz książki miał wątek sieroty pojawiające się właśnie w tym wiktoriańskim dziele. Dziwne losy Jane Eyre to jednak nie jedyna powieść wiktoriańska, do której odnosi się Diane Satterfield. W jej historii dostrzec można również wpływ wichrowych wzgórz. Z tego co pamiętam, tytuł nie pojawia się na stronach tej powieści tak często jak dziwne losy albo ich wcale, nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale autorka stosuje podobne zabiegi i podobne elementy, które są charakterystyczne właśnie dla powieści Emily Bronti. Jednym z najważniejszych z nich jest sposób narracji. Fabuła każdej z tych powieści mocno skupia się na historii rodziny zamieszkującej dany dwór, rezydencję czy domostwo. W Wichrowych Zgórzach nowemu lokatorowi opowiadają pokojówka, w trzynastej opowieści natomiast to Winter przekazuje Margaret historię rodziny zamieszkującej Angelfield. Kolejne podobieństwo. W Wichrowych Wzgórzach mocno poddano takiej analizie kwestie człowieczeństwa i tego, do jakich potworności skłonni są posunąć ludzie, w zależności na przykład od tego, w jaki sposób zostali wychowani. Poza takim typowym studium, na stronach tego dzieła można zauważyć, że to, jak opisywane są chociażby wrzosowiska czy natura w ogóle, to metafora porównująca dzikość przyrody do swego rodzaju dzikości umysłu. Uczuć, które targają człowiekiem. Natury żyjącej własnym życiem, nie zwracającej uwagi na człowieka, pozwalającej się ujarzmić tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. Tak było z bohaterami Wichrowych Wzgórz i tak samo jest też z wieloma postaciami trzynastej opowieści. Wrzosowisko Diane Sethefield zastąpiła jednak ogrodem. Taka mała wskazówka. Ten motyw dzikości natury można odnieść również do miłości. W żadnej z tych dwóch powieści nie istnieje miłość, którą nazwalibyśmy uczuciem pięknym czystym romantycznym. Przedstawiono ją raczej jako siłę destrukcyjną, niekiedy nabierającą takiego wręcz toksycznego charakteru. Jeśli klasyka literatury wiktoriańskiej was do tej książki nie przekonuje, może zrobi to Carlos Louis Safon. Myślę, że ta powieść przypadłaby do gustu miłośnikom jego twórczości. Czytając, miałam wrażenie, że również on stał się inspiracją dla Diane Setterfield. Może to mylne wrażenie, bo w końcu wszystkie jego powieści można podciągnąć pod współczesny gotyk, ale ten piękny język, pełen emocji i wręcz niepozwalający oderwać wzroku od stron, ten mrok i tajemnica czające się pomiędzy wierszami i studium ludzkiej psychiki to trzy główne cechy, przez które podczas lektury wspominałam jego prozę. Jeśli trzynasta opowieść jeszcze przed Wami, lub jeśli planujecie jej rewit, zachęcam do poszukiwania innych nawiązań do znanych książek. Jeśli chcecie, możecie śmiało pisać do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie, chętnie podyskutuję na ten temat. Koniecznie przeczytajcie jej książkę. Samo pióro Satterfield oczarowuje. Jej barwni bohaterowie przechodzą przemiany, a akcja mknie przed siebie. Oprószona mrocznym klimatem i tajemnicami które powoli strona po stronie wychodzą na jaw. Podszyta miłością do literatury klasycznej i książek. I to już tyle na dziś, dziękuję za wysłuchanie. Za chwilę przejdę też do tej części spoilerowej. Także tych, którzy nie czytali dziwnych losów Jane R i trzynastej opowieści, proszę szybko o zamknięcie, zatrzymanie tego podcastu. Zapraszam Was i do dyskusji w wiadomościach, i do obserwowania tego podcastu, abyście mogli być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeśli macie ochotę, miło mi będzie, jeśli odwiedzicie również mojego Instagrama. Do usłyszenia. Dobrze. Ostrzegam jeszcze raz, że ta część podcastu jest skierowana jedynie do osób, które czytały zarówno Dziwne Losy, jak i trzynastą opowieść. Poczekam jeszcze sekundkę. Ci, którzy nie czytali tych książek, szybko zatrzymują podcast, a my przechodzimy do spoilerów. Nawiązania! Ogólnie przygotowując się do tego podcastu, miałam wiele pomysłów. Stwierdziłam jednak, że nie będę Wam tutaj o wszystkim, o wszystkim opowiadać, bo trwałoby to naprawdę długo. Jednak tak pokrótce spróbuję przytoczyć te takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze elementy, które zauważyłam w 13 opowieści, które odnoszą się do Jane Eyre. Już sama postać tej bohaterki była według mnie inspiracją dla kilku bohaterów Setterfield. Po pierwsze i dość oczywiste, bo podkreślone też w pewien sposób w książce. Aurelius, sierota poszukująca swych krewnych. Po drugie, Hester, guwernantka, którą była również Jane. No i po trzecie, trzecia bohaterka to Vida Winter, nie pozostawała częścią rodziny, ale była lokatorką Angelfield, czyli rezydencji zamieszkiwanej przez resztę bohaterów, tak jak wtedy, gdy Jane mieszkała w posiadłości pana Rochestera. Poza bohaterami w obydwu powieściach pojawia się ten sam punkt zwrotny pożar. Każdy z tych literackich pożarów sprawia, że na jaw wychodzą tajemnice. W dziwnych losach Jane Eyre okazuje się, że pan Rochester nie jest jednak taki wolny, jak Jane myślała. W trzynastej opowieści na wychodzi, że Enterfield ma jeszcze jedną lokatorkę. Poza tym sam ogień jest według mnie takim symbolem uczyszczenia, takim symbolem uwolnienia się od przeszłości i rozpoczęcia nowego życia. W końcu to pożar popycha wideo Inter do opuszczenia Angelfield i w pewien sposób uwalnia też Aureliusa. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy znaleźliście jeszcze jakieś inne nawiązania do literatury klasycznej czy do innych powieści. A tymczasem żegnam się również z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.